Ukraina wprowadza stan wyjątkowy. Przewidziano ewakuację ludności Ukraina. Parlament przegłosował wprowadzenie stanu wyjątkowego w kraju. Parlament Ukrainy przegłosował w środę wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego na 30 dni od północy 24 lutego. Stan wyjątkowy wprowadzono w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji. Obejmie on wszystkie obwody kraju oprócz Ługańskiego i Donieckiego w Donbasie, gdyż tam już obowiązuje szczególny reżim prawny. Przegłosowany stan wyjątkowy przewiduje m.in. zakaz zgromadzeń i strajków, zakaz zmiany miejsca zamieszkania przez rezerwistów i poborowych, wykorzystywania amatorskich radiostacji. Zakłada też zakaz produkowania materiałów informacyjnych, mogących destabilizować sytuację w kraju, wymienia agencja Interfax Ukraina. Przewidziano również na przykład ewakuację ludności z niebezpiecznych miejsc zamieszkania i kontrolę dokumentów obywateli. Możliwa godzina policyjna w razie konieczności może być wprowadzone ograniczenie wolności przemieszczania się, a także ogłoszenie godziny policyjnej. Mogą być prowadzone kontrole środków transportu, lokali i rzeczy osobistych. Oleksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, która rekomendowała parlamentowi podjęcie decyzji w sprawie stanu wyjątkowego, podkreślił, że ograniczenia będą różnić się w zależności od regionu. Szefowie władz obwodowych i Kijowa mają utworzyć sztaby operacyjne. Daniłow ocenił, że bez wewnętrznej destabilizacji sytuacji niemożliwe jest zdobycie kraju, a wprowadzenie stanu wyjątkowego jest uwarunkowane obecnymi zagrożeniami. Zapewnił przy tym, że sytuacja nie jest prosta, ale jest pod kontrolą.